czego obawia się Putin. Ataku Wagnerowców na korytarz suwalski i tego, jak odpowie NATO. Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka muszą naprawdę bać się NATO, skoro oni i ludzie z nimi powiązani wciąż intensyfikują swoje działania propagandowe przeciwko Polsce i Zachodowi. Zachodnie tereny dzisiejszej Polski są darem Stalina podarowanym Polakom. Grożąc jak nie bronią atomową, musicie zdać sobie sprawę, że broń nuklearna jest związana z naszym bezpieczeństwem. To najemnikami z grupy Wagnera, którzy mają stanowić potencjalne zagrożenie dla Polski i Polaków. Forsowaną przez nich alternatywną rzeczywistość wzmacniają przekazem podporządkowanych sobie i dobrze opłacanych medialnych bulterierów lub bardziej najemników reżimowych mediów, którzy powiedzą dosłownie wszystko, co władza im każe. Do Berlina, do Drezna, Pragi, Lublany. Wszystko będzie nasze. Niedawno ludzie z Polski twierdzili, że Wagnerowcy chcieli przeniknąć na terytorium Polski. Jakby chcieli przeniknąć, to by przeniknęli i zrobili co chcieli. Bądźmy szczerzy, partyzanci to nie są mili ludzie. Chętnie bym ich wysłał tam do Rzeszowa. To właśnie oni i ich zleceniodawcy, żeby jeszcze bardziej wzbudzić trwogę wśród części europejskiego społeczeństwa. Boję się człowiek. Każdy się tam jakoś może na swój sposób boi. Tylko, że tak nie bardzo ludzie chcą mówić, ale mówią, że będzie. Coś będzie. Próbują zatem straszyć nas i całą Europę Wagnerowcami oraz przesmykiem suwalskim, określanym jako pięta Achillesowa sojuszu natowskiego. Co gorsza, taką wersję co do ostatniej kwestii powtarzają nawet niektórzy polscy politycy. Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego. To jest zaplanowana akcja KGB białoruskiego, FSB rosyjskiego, czyli zaplanowana akcja naszych wrogów. Lub światowi wojskowi eksperci. Jednym z najbardziej wrażliwych punktów NATO jest przesmyk suwalski. Ten wąski pas ziemi jest dzielony przez naszych sojuszników Polskę i Litwę i ma tylko 65 km szerokości między Białorusią a rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Jeśli celem Kremla jest podważenie naszego sojuszu, jednym ze sposobów, w jaki mogą to zrobić, jest pokazanie, że nie jesteśmy w stanie chronić naszych sojuszników. Ale czy aby na pewno jesteśmy narażeni na ewentualny atak sił rosyjsko-białoruskich z tego lub innego kierunku? Czy te wszystkie próby zastraszania nas jako europejskiego społeczeństwa mają jakiekolwiek podstawy poza bzdurną putinowską i białoruską propagandą? Czego jeszcze możemy się spodziewać po kremlowskim i mińskim reżimie? Zanim odpowiemy sobie na te i inne pytania, rozpoczynając dzisiejszy odcinek, chciałem Wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby, kciuki w górę i wszystko to, dzięki czemu motywujecie mnie i ludzi ze mną pracujących do dalszej intensywnej pracy. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie dla siebie lub swoich najbliższych możecie znaleźć coś ciekawego. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się oblicze współczesnej Polski i świata. Zapraszam. Ostatnimi czasy nie dość, że Łukaszenka i jego inteligentny inaczej pseudodziennikarzyna. Wagnerowcy wszystkich pobili, Wagnerowcy wszystkich zgwałcili. Słychać kwiczenie. Kwiczą, chrząkają, piszczą ze wszystkich śmietników. A Wagnerowcy tymczasem szkolą naszych żołnierzy. Nie będzie na świecie takiej siły, która pokona Białoruś. Lub putinowska Skabajewa. Prozachodnie grupy monitorujące donoszą, że 12. konwój Wagner PMC przybył już na Białoruś. Według nich nowy konwój zawiera co najmniej 50 pojazdów. Pojazdy opancerzone, autobusy, ciężarówki, pick-upy, cysterny, a nawet koparkę. Ta ostatnia prawdopodobnie będzie potrzebna do zburzenia ogrodzenia, które Warszawa zbudowała na granicy białorusko-polskiej. Która również lubi się z baćką, próbowali własnemu społeczeństwu, ale i pośrednio nam Polakom, wmówić, jak bardzo groźni i niebywale wyszkoleni oraz wyposażeni są najemnicy z grupy Wagnera. To na domiar złego utrwalanie rzekomej potęgi bojowej tych wręcz bandyckich formacji udzieliło się części naszych polityków. Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi.
po co to zrobili. Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Wygląda na to, że PiS szuka pomocy Wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz Miliona Serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie. Tak jak lider partii oszustów nie widział, jak jego kolega z sopockiego MOLO atakuje i zajmuje Krym i Donbas, tak teraz nie widzi realnego zagrożenia dla Polski. Ności, straszenie Polaków i mówienie, że jest tragicznie. No i a tutaj odwoływanie się do tego, że tu Wagnerowcy chcą pomóc Prawu i Sprawiedliwości, no jest już zupełnym absurdem, no ale to jest sposób uprawiania polityki przez Platformę Obywatelską. Grających Wagnerowcami lub Putinem i Łukaszenką podczas przedwyborczych przekomarzanek. Czyli zaplanowana akcja naszych wrogów Rosji, Białorusi, które chcą zniszczyć nasz spokój, zniszczyć nasz porządek. Trudno więc się dziwić, że taka narracja uderzająca w nas niemal z każdej strony może być powodem do niepokoju części polskiego społeczeństwa, ale również innych europejskich narodowości. Nasi politycy zamiast na przemian straszyć nas sobą nawzajem i otaczającym światem powinni zdecydowanie skupić się na bezpieczeństwie naszego kraju, a nie na obrzucaniu błotem jedni drugich. Polska miała zostać położona pokotem, jak domek z kart. Dziesiątki tysięcy migrantów tym szlakiem miały iść na zachód. Część z nich miała zostać w Polsce. To nam gotowali poprzednicy nasi przeciwnicy polityczni z Platformy Obywatelskiej. Dlaczego Kaczyński równocześnie szczuje na obcych i na emigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw? Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić, bo wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. Ta wypowiedź dotyczy hipokryzji Kaczyńskiego i PiS-u, bo z jednej strony straszą ludzi z emigrantami czy imigrantami, a z drugiej strony Polska jest krajem już w tej chwili bardzo znaczącej imigracji. Coraz częściej rozpowszechniana. Nawet 8 tysięcy bandytów z rosyjskiej grupy Wagnera na Białorusi to nowe zagrożenie dla Polski. Stąd szybkie i stanowcze decyzje dotyczące ochrony wschodniej granicy. Pojawili się Wagnerowcy i z całą pewnością nie pojawili się tam przez przypadek. Nie pojawili się tam bez celu. Telewizji, internetach i nie tylko polskiej przestrzeni informacyjnej próba zastraszenia nas. A Wagnerowcy tymczasem szkolą naszych żołnierzy. Nie będzie na świecie takiej siły, która pokona Białoruś. Z baćką, z bronią jądrową. Koniec z wami, przepaństwo. Niech płonie, płonie jasno. Tak, żeby każdy tępy szlachcic czuł zapach spalenizny. Na całe szczęście sprawia, że nasza skóra staje się najwyraźniej coraz grubsza. Jest jedną rzecz zasadniczą. Organizując działania obronne, dobiera się teren, który jest dogodny do prowadzenia obrony. Nikt na pustyni nie będzie się kopał, chyba że nie ma innego miejsca. Ale u nas rejon Przysmyku Sobalskiego jest rejonem pagórkowatym, zalesionym. Są tam jeziora, są kanały, między innymi kanał Augustowski, są rzeki. Więc pokonanie tego terenu to trzeba być szaleńcem, żeby tam uderzać. Tym bardziej, że na północ od Przysmyku Sobalskiego jest południowa Litwa, która jest prosta jak stół. I to jest taki teren czołgo dostępny. Jeżeli by Rosjanie czy Białorusini uderzali w kierunku na obwód królewiecki, to by szli tamtędy, a nie przez Przysmyk Sobalski, gdzie 2-3 bataliony okopane, dobrze przygotowane do obrony, korzystając przeszkody wodne, jeziora, kompleksy leśne i wzgórza, rozwaliłyby tam każdą armię. No nie mieliby żadnych szans. Trzymaliby armię przeważające siły, dziesięciokrotnie przeważające siły przez okres kilku tygodni. No bo to... To jest samobójstwo. Z drugiej zaś strony wielu z nas, słysząc słowa nieco odklejonych delikwentów, jak Baćka i Wowa, zaczyna się obawiać o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Nie boję się. Mam syna w wojsku. Z wojskowym. Boję się o niego.
I w sumie nie sposób się dziwić również takim przejawom niepokoju. Skoro Rosja i Białoruś wiele razy przeprowadzały ćwiczenia w rejonie polskiej granicy i to raczej nikogo przesadnie dotychczas nie zaskakiwało, ale obecne podchody wagnerowców z białoruską armią to ewidentnie kolejne pasmo przegięć ze strony Putina i Łukaszenki. Najemnicy przemieszczają się w kierunku korytarza suwalskiego w pobliżu Grodna i mogą uczestniczyć w prowokacjach na granicy. Ale musimy mieć przy tym wszystkim świadomość, że oni obaj już są do tego stopnia zdesperowani w swoich działaniach, iż podobne incydenty niestety mogą wciąż mieć miejsce. Więc czujność owszem jest wskazana, ale bez przesadnej paniki. Tym bardziej, że coraz agresywniejsza lub wręcz konwulsyjna kremlowska i białoruska propaganda również straciła hamulce w kretyńskim przekazie niestabilnych emocjonalnie wynaturzonych oszołomów. A pańskie kopyta stukają, stukają, pragną kresów wschodnich. My tu też mamy pragnących lizać d***e ohydnym szlachcicom. Dranie, potomkowie Bonawertury i Wincentego Konstantego Kalinowskiego, tępa inteligencja, degeneraci. Brytyjczycy, wiedząc, że ta s***a Zełenski planuje uderzyć wewnątrz rosyjskiego terytorium i porwać rosyjskich obywateli, specjalnie dali mu pociski. Co powinniśmy powiedzieć Brytyjczykom? Pieprzyć brytyjskie struktury wojskowe. Przez putinowskie pisanie historii pod własne potrzeby ciągłe zastraszanie lub sugestie Łukaszenki, że wagnerowcy bardzo chcą się wybrać na wycieczkę do Rzeszowa czy Warszawy. Wagnerowcy zaczęli się stresować. Pozwólcie nam iść na zachód. Odpowiedziałem im, czemu potrzebujecie iść na zachód. Po cichu obserwowałem, co się dzieje. Cóż, chcemy zrobić sobie wycieczkę, zwiedzić Warszawę i Rzeszów. Oni wiedzieli, skąd pochodzi sprzęt wojskowy, to też czuli w środku, że Rzeszów jest zły. Sprawiają, że ci panowie przypominają bardziej komików niż ludzi, których rzekomo powinniśmy się obawiać. Momentami odnoszę nieodparte wrażenie, że te ich pogawędki niczym z dobrze znanej amerykańskiej komedii i to parcie na szkło, żeby jeszcze większa ilość światowych telewizji pokazała ich w newsach danego dnia, coraz bardziej utwierdza nas w przekonaniu, iż ta paplanina to jakiś swoisty konkurs, który z nich lub z ich medialnych osłów, nie ubliżając osłom, powie dziś coś jeszcze głupszego, by zszokować lub zażenować pół świata. Parlament Europejski, zgromadzenie gadającego gnoju, przyjął rezolucję. Oskarżają nas o porwanie dzieci. Chcą aresztować. A ja chcę zobaczyć, jak Urszula von der Leyen wije się z kawałkiem bezzałogowca w... To, że kremlowskie władze, nawet zanim rozpoczęła się wojna na Ukrainie, doprowadzały do incydentów w powietrzu albo na wodzie, pogrywając sobie z członkami państw NATO, w tym z Polską, nie jest żadną tajemnicą. Szczególnie naruszając naszą przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem lub nasze wody terytorialne. I choć na marginesie uważam tureckiego prezydenta za specyficznego przywódcę, jedno muszę mu przyznać, że dał Putinowi bardzo jasny przekaz już wiele lat temu, jak kończy się wlatywanie bez aprobaty w turecką przestrzeń powietrzną, będącą jednocześnie terytorium państwa natowskiego. Nikt nie powinien wątpić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby uniknąć tego ostatniego incydentu. Ale wszyscy powinniśmy szanować prawo Turcji do obrony swoich granic. Co poparł zresztą również ówczesny amerykański prezydent Obama. Turcja, jak każdy kraj, ma prawo do obrony swojego terytorium i swojej przestrzeni powietrznej. Takie sytuacje uświadamiają nam również, że polskie władze powinny w zdecydowany sposób reagować na przykład na incydenty jak te z białoruskimi helikopterami. Naturalnie powinna być reakcja, która by potwierdziła to, że dokonano wlotu na polską przestrzeń powietrzną. Wojskowi twierdzili, że nie było takiego incydentu. Wydaje się, że po doświadczeniach z Przewodowa i Zamościa, gdzie spadły rakiety, wojskowi dawno powinni wyciągnąć wnioski i zbudować tak system z środkami, którymi dysponują, żeby odpowiednio wcześnie wprowadzić rozpoznanie granicy i przestrzeni powietrznej, żeby uniknąć takich incydentów. Oczywiście, broń Boże, nie mam zamiaru sugerować tu natychmiastowego ich zestrzelenia, ale działania naszych służb powinny być bardziej zdecydowane, aby pokazać, że polskie granice są ściśle chronione i to nie tylko płotem. Przecież można było, po pierwsze, wezwać ich drogą radiową do zaprzestania naruszeń lub poderwać nasze samoloty i zmusić ich do szybszego opuszczenia naszego terytorium. Niestety takie, a nie inne mocno spóźnione reakcje lub ich całkowity brak sprawiają, że na froncie propagandowym ostatnimi czasy, choć trzeba tu także przyznać, że o dziwo bez większych wysiłków naszych władz,
rosyjski i białoruski reżim potrafi nas, Polaków, regularnie rozśmieszać. Szczególnie gdy słyszymy takie wypowiedzi przywódcy wagnerowców Prigożyna. Jesteśmy na Białorusi od jakiegoś czasu. Jestem pewien, że w tym czasie zrobimy z białoruskiej armii drugą armię na świecie. A jeśli to konieczne, w razie potrzeby staniemy w ich obronie. Lub innych matołków w rosyjskiej telewizji. Powiem tak. Reakcja polskiego najwyższego kierownictwa, które od początku histerycznie przesuwa dodatkowe jednostki na granicę białorusko-polską, jest śmieszna. Jedno wydaje się być pewne, i to nie tylko moim zdaniem, że to, co robi Putin, Łukaszenka i zależne od nich media, to jedynie chora propaganda, góra bzdur i prób zastraszenia tak polskiego, jak i zachodnioeuropejskiego społeczeństwa. Ja bym nie nakręcał tej atmosfery strachu i zastraszenia nas. Oczywiście propaganda Łukaszenki nas straszy tym, co się może wydarzyć na wschodniej granicy, ale wydaje się, że myśmy się do tego przyzwyczaili i odporniliśmy się. Ja się, wie pan, dziwię, że nasi politycy tak histerycznie reagują na groźby Łukaszenki. Mało tego, to nawet je powtarzają w stosunku do Polaków. Zamiast studzić nastroje i emocje, uspokajać nas, budować w nas wiarę i odporność. Zgadza. Na tego typu rzeczy, to nasi politycy nas też straszą. I propagandowo to oni za mnie wygrywają. Proszę zauważyć, że nasi politycy cały czas są tubą propagandową Putina. Putin wciągnął ich w swoją grę. Bo jakiś deputowany Putina mówi, że wyśle 100 wagnerowców na przesmyk suwalski, natychmiast nasz rząd mówi o przesmyku suwalskim 100 wagnerowca. Na całe szczęście my Polacy już nie z takimi świrami mieliśmy do czynienia. Doniesienie z TVP. Wzrost zamożności Polaków irytuje Niemców. Według badań CBOS. Ponad połowa Polaków nie ma już problemów z pieniędzmi. Więc zachowajmy dystans, bądźmy w gotowości, lecz nie dopatrujmy się przesadnego zagrożenia. Po to wybieramy naszych rządzących, aby to oni działali, a jak dadzą p***y, to zmienimy władzę. Wybory już niedługo. Tym bardziej, że tym dwóm typom też grunt zaczyna się mocno palić pod nogami, co widać po nerwowych i niespokojnych gestach. W sumie ani Putin, ani Łukaszenka, ani cała reszta światowych politykierów nie wymyślili nic nowego, bowiem tuby propagandowe to jedynie kontynuacja tego, co ludzie znają od zarania dziejów, zarówno w dyplomacji, jak i w kwestii sterowania własnym społeczeństwem. Dlatego nie dajmy się ogłupić, bo to oni mają znacznie więcej do stracenia niż my. I pamiętajmy, że mądrzy inaczej od zawsze kurczowo trzymali się władzy, gdyż bez niej stawali się po prostu nikim. Kończąc dzisiejsze dywagacje i przytoczone kwestie, warto jednak podkreślić, że stosunki pomiędzy Polską i Rosją były, są i raczej zawsze będą złożonymi zagadnieniami poddatnymi na różnorakie wpływy i interpretacje. Ale zawsze powinniśmy przy tym pamiętać, że w 99% wypowiadane przez polityków lub zależne od nich media groźby są związane z ich własnymi interesami politycznymi oraz dość skomplikowanymi relacjami międzypaństwowymi i zmieniającymi się warunkami geopolitycznymi. Podsumowując, możemy być pewni, że tak Putin, jak i Łukaszenka, dopóki będą u władzy, nie zaprzestaną gruźb pod naszym adresem. A my w tym całym ambarasie powinniśmy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i nie popadać w skrajności, bo nie politycy, tylko spokój i silna armia mogą nas uratować. Polacy mogą się czuć bezpieczni. Doprowadzimy do tego, że nie tylko grupa Wagnera nie będzie w stanie zagrozić, ale nawet gdyby cała ta swołocz rosyjska próbowała wejść do Polski, to za kilka lat będziemy mieli taką armię, która zatrzyma ich na naszej granicy. Po drugie, Putin i Łukaszenka boją się nas, boją się NATO. Boją się konfrontacji z NATO, ponieważ NATO ma przeważającą przewagę nad nimi. Ta wojna przeminie. Naprawdę za 2-3 lata zapomnimy o tej wojnie i będziemy podejmować nowe wyzwania, które czasem niepotrzebnie znikają nam z horyzontu. Mam nadzieję, że tym wyzwaniem, z którym świat będzie się zmagał, to nie będą już, nie będzie podobne epoki, ale że wspólnie będziemy walczyć o lepszy klimat, lepsze środowisko, o coś, co nam znika z horyzontu, a co niestety coraz mocniej w nas uderza. I tego, moi mili, się trzymajmy. Spokojnie śpiąc, a ja bardzo dziękuję za dziś i do następnego razu. Cześć. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty prosty, to jak drut.
Tatarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty zdrowy.